Dzień dobry kochani, dzień dobry świetliki. Drugi film o tożsamości. Jeżeli nie widziałaś, nie widziałeś pierwszego filmu, koniecznie zobacz, bo wtedy to ci się wszystko poskłada w całość. Potrzebuję powiedzieć dwa zdania, przypomnieć o tym, czym jest tożsamość. Tożsamość, rzecz nabyta. Tożsamość to tylko filtr, przez który patrzysz na siebie, na świat i przez który budujesz relacje ze światem. Czyli tożsamość nie jest niczym trwałym. Tożsamość można zmienić, ale o tym, czy zmieniać tożsamość, czy zrobić coś innego, powiem później, bo to też bardzo ciekawa rzecz. Tożsamość to jest poczucie pewności, co potrafię, czego nie potrafię, do czego się nadaje, po co mogę sięgnąć, jak się w życiu czuję. To jest poczucie pewności, kim jestem dla siebie i w relacji ze światem. I tożsamość jest budowana w oparciu o interpretację własnych doświadczeń. Tadam! Bardzo ważna rzecz. Tożsamość zbudowałeś, ponieważ w pewien określony sposób zinterpretowałeś wydarzenia ze swojego życia. Gdybyś zinterpretował je inaczej, zbudowałbyś inną tożsamość. Dlatego mówię, że tożsamość to rzecz nabyta. To jest dla nas cudowna wiadomość. I teraz idziemy dalej. Interpretujesz siebie z pewnego poziomu. Z poziomu, po pierwsze, postrzegania samego siebie i sytuacji, w jakiej się znalazłeś. Czyli to są twoje myśli. I to jest pierwszy poziom. A drugi poziom, interpretujemy siebie z pewnego poziomu emocjonalnego. Dam ci przykład, żeby było jaśniej. Uczysz się jeździć samochodem. I masz obok siebie pana, panią, który uczy cię jeździć i słyszysz o sobie, od tego człowieka, o swoich umiejętnościach, pewne zdania. Nie włączyła pani kierunkowskazu, przejechała pani za blisko, musiałem pani zahamować samochód, bo by pani wjechała komuś w tył. Świetnie pani skręciła, nie wiem, źle pani zaparkowała. Słyszysz, tak? I twoje postrzeganie tego, co słyszysz o sobie, jest ważne. Jeżeli ty się do tego przywiążesz, jeżeli ty w to uwierzysz, jeśli ty to weźmiesz za pewnik, tak? No to w pewien sposób siebie zinterpretujesz. Jeśli tych negatywnych zdań będzie więcej, a ty się do nich przywiążesz, no to zinterpretujesz siebie, że jesteś słabym kierowcą. I to jest interpretacja na poziomie postrzegania. Jeżeli słyszysz od kogoś, że świetnie pani parkuje, fantastycznie, nie wiem, wyjeżdża pani z ronda, świetnie pani coś robi, nie wiem, podjeżdża pod górę, rusza ze świateł, no jakkolwiek. Jeżeli tych zdań dobrych o tobie jest więcej i ty się do nich przywiążesz, no to zbudujesz sobie inną interpretację siebie, swoich umiejętności. Ale to jest tylko interpretacja. I teraz tak. I to jest pierwszy poziom, a teraz jest drugi poziom. Ty słyszysz te myśli. Tego pani nie umie, tu za słabo, tu za szybko, tu za wolno, ruszajże szybciej.
i tak dalej. I te myśli, te zdania, które ty słyszysz, one kreują w tobie stan emocjonalny. I zaczynasz również interpretować siebie poprzez swój stan emocjonalny. Czyli poprzez na przykład wstyd, poczucie winy, strach, złość. I tworzysz swoją tożsamość. To, czy umiesz jeździć samochodem, czy nie, czy jesteś dobrym kierowcą, czy nie, poprzez te dwa kawałeczki, postrzeganie siebie, czyli wierzę w te zdania, które słyszy moje ucho i te zdania, które słyszy moje ucho, budzą we mnie, rodzą we mnie pewne emocje i rodzą się przekonania. Mówiłam o tym w filmie poprzednim. I zaczynam poprzez te myśli i poprzez mój stan emocjonalny interpretować to wydarzenie. Czyli tą moją naukę jazdy samochodem. Jeżeli to się powtarza ileś razy, to wydarzenie z taką samą interpretacją, z takimi samymi zdaniami i z takim samym stanem emocjonalnym, to tworzy się tożsamość. No ale teraz mamy tą drugą stronę. Czyli jeżeli ty słyszysz o sobie, że tu świetnie wjechałaś, tu zaparkowałaś, tu wyjechałeś, tu się tutaj do ruchu się świetnie włączyłeś, super, tak? To te myśli pozytywne budzą w tobie jakieś uczucia. I to się wszystko znowu zaczyna łączyć. Rodzą się przekonania. Jeżeli to wydarzenie powtarza się raz, drugi, trzeci, dziesiąty i ty słyszysz wciąż te same zdania i czujesz te same uczucia, to się tworzy twoja tożsamość dobrego kierowcy. Ale to jest tylko interpretacja. I zobaczcie, że my to robimy na poziomie nieświadomym. Nikt nas tego nie uczył. Tam jest jeszcze cała sterta różnych przekonań i naszej takiej tożsamości, w którą ubrali nas rodzice i na którą nie mieliśmy wpływu, więc tam jest jeszcze coś z tyłu. Ale zobacz, że od twojej interpretacji tego, co ty usłyszysz, bo ty możesz nie przywiązywać wagi do tego, że źle, nie wiem, skręciłaś, źle zaparkowałeś. Możesz powiedzieć, ok, następnym razem zrobię to lepiej. A możesz sobie powiedzieć, jestem beznadziejny. To od ciebie to zależy, co myślisz o sobie, jak będziesz postrzegać informację dochodzącą do ciebie ze świata. Ty masz na to wpływ. Albo sobie powiesz, ok, to jest tylko informacja zwrotna, biorę się do roboty, jedziemy, robimy, ćwiczę, uczę się. Albo powiesz, no taki już jestem, nie umiem. Już widać, nic się ze mną nie da zrobić. Rozumiesz? To jest twój wybór. Więc interpretujesz siebie i wydarzenia w twoim życiu z tych dwóch poziomów. Postrzegania, przywiązywania się do tego, co słyszysz w swojej głowie, co słyszysz uchem zewnętrznym i poprzez stan emocjonalny, w jakim jesteś. Dam ci inny przykład. Kiedy jest w tobie spokój, rozluźnienie, to inaczej interpretujesz to, co ci się w życiu wydarza. A kiedy jest w tobie lęk, kiedy jest w tobie niepokój, kiedy jest w tobie wstyd, kiedy jest w tobie złość, to inaczej zinterpretujesz to samo wydarzenie. No, żeby dać ci przykład. Raz szklanka zostawiona na stole cię wkurza, a raz szklanka, która stoi na stole, ta sama szklanka, nie robi na tobie wrażenia. Od czego to zależy? Od twoich stanów emocjonalnych. Albo spokój i akceptacja, albo wkurzenie, wstyd, złość. Od tego to zależy, bo wydarzenie się nie zmieniło. Wydarzenia nie są ani dobre, ani złe. Wydarzenia po prostu są.
Dobra, no to teraz ten klucz do zmiany. Żeby zmienić tożsamość, potrzebujesz zmienić interpretację swoich doświadczeń. Tadam! Tylko tyle. Jeśli chcesz zmienić tożsamość, zmień interpretację tego, co ci się w życiu przydarzyło, tego, co ci się w życiu przydarza i tego, co w życiu jeszcze ci się przydarzy. Po prostu trzeba zmienić filtr, przez który patrzymy na rzeczywistość. Zmienić interpretację. Okej, no to teraz jest pytanie. Co sprawia, że trzymasz się swojej interpretacji? Co to jest to coś, co cię trzyma w twojej interpretacji? Odpowiedź brzmi: emocje. Im silniejsze emocje, które się pojawiły w danym wydarzeniu, tym jest trwalsza interpretacja. Tym trwalsza jest ta historia, którą nosisz w sobie o sobie, o ludziach, o świecie, o tym, co potrafisz, czego nie potrafisz. To emocje są kluczem. Zobacz, sama myśl jest tylko chmurą i masz mnóstwo takich myśli, że nawet one po prostu przebiegają przez swoją głowę, nawet nie pamiętasz, co to było, nie zwracasz uwagi, ale są takie myśli, które wywołują w tobie emocje. I dalej. Zobacz, jak byłeś dzieckiem, to tam się coś wydarzyło. Były jakieś trudne zdarzenia. Mama powiedziała, nie umiesz. Tata powiedział, że jesteś niezdarą, bałaganiarą, tempakiem. I ty w to uwierzyłeś. Emocje były bardzo silne. I jeżeli ty wciąż masz w sobie te emocje, to chociaż już jesteś dorosły, to będziesz miał tę interpretację siebie cały czas w sobie. Ona będzie ci cały czas towarzyszyć. Będziesz gdzieś podświadomie myśleć o sobie, że jesteś tempakiem. Więc jeżeli myślisz o sobie, że jesteś tempakiem, to czy masz odwagę sięgnąć po coś? O to chodzi. Czyli to, co cię trzyma w twojej interpretacji, to są emocje. I teraz, no to co zrobić, żeby zmienić swoją tożsamość? Najważniejszym elementem jest praca z emocjami. Czyli po pierwsze, musisz przetransformować te emocje zastane w tobie. My tam musimy zajrzeć po raz ostatni, zrewidować swoją własną historię. Przeżyć, dożyć emocje, które w ciele dziecka zostały gdzieś zastane, zamknięte, które gdzieś jako dorosły zamiotłaś pod dywan, które ignorowałeś, bo na przykład świat ci powiedział, że nie wolno czuć pewnych rzeczy, nie wolno okazywać emocji. To jest pierwsza rzecz. Ty musisz uwolnić te stare emocje z tych starych historii, bo inaczej to będzie twoja kotwica. To jest ten stan, kiedy już masz 40 parę lat, a zachowujesz się jak dziecko. To jest ten stan, ponieważ są w tobie emocje dziecka. Reagujesz emocjami dziecka, bo one są w tobie zatrzaśnięte i zatrzymane. I co z tego, że masz dzisiaj 40 lat, dwoje dzieci i jesteś przedsiębiorcą? Jakie to ma znaczenie? Nie ma.
Tak? Bo masz w sobie tożsamość dziecka, reagujesz jak dziecko, odpowiadasz z poziomu dziecka. Jeżeli byłeś na przykład, nie wiem, szturchany w szkole, upokarzany, no była jakaś przemoc i zinterpretowałeś te wydarzenia, zacząłeś postrzegać siebie jak ofiarę i czuć lęk, strach, wstyd i poczucie winy, to co z tego, że ty masz już dzisiaj 40 lat, 50 lat? To nie ma żadnego znaczenia. Jesteś w tożsamości ofiary i reagujesz na wydarzenia, które się dziś tobie przydarzają z tej pozycji, z tej starej interpretacji. Bo emocje są niewyrażone, bo emocje są nieprzetransformowane i trzymasz się starej interpretacji. Więc to jest ten proces. I teraz na co mamy przetransformować emocje? Na uczucia. Czyli mamy z jednej strony zrobić ten proces, tak? Czyli wychodzę z emocji i wchodzę w uczucia. Pamiętacie, mówiłam w wielu filmach, jeżeli jesteś w emocjach, przyciągasz nowe, gorsze, bo to są niskie wibracje. Jeżeli transformujesz emocje w uczucia i rezonujesz uczuciami, czyli tymi energiami wysokowibracyjnymi, spokojem, akceptacją, radością, szacunkiem, miłością, wdzięcznością, to przyciągasz nowe, lepsze. To wybierasz inaczej. Ale pierwsze co, musisz zrewidować swoją historię, zinterpretować ją na nowo, zamienić emocje na uczucia, swoją historię obdarzyć uczuciem, akceptacją, szacunkiem, wdzięcznością, miłością. I to wcale, z jednej strony wcale nie jest takie trudne, ale z drugiej strony nie można tego zrobić na poziomie głowy. Tego się nie robi z poziomu głowy, to się robi z poziomu serca. I to może być wyzwaniem, kiedy masz problem z czuciem, kiedy się boisz wrócić do emocji tamtych, żeby je przeżyć, dożyć. Okej? Czyli tak, uwalniasz starą interpretację siebie. To jest pierwsza rzecz. Teraz się zrobiło miejsce. Jak to już jest zrobione, to już się zrobiło w tobie miejsce. Na nowe. Kolejna rzecz. Potrzebujesz nabyć takiej umiejętności jak inteligencja emocjonalna. Tak się to nazywa. Czyli potrzebujesz nauczyć się na bieżąco. Na bieżąco, bo życie się będzie wydarzać. Ty potrzebujesz się nauczyć na bieżąco transformować emocje w uczucia. Stąd, a nie stąd. Ok? Czyli być inteligentnym emocjonalnie, mieć coś takiego jak właśnie inteligencja emocjonalna, to jest, ja na bieżąco potrafię zrobić proces, czyli jak czuję jakieś emocje, to potrafię coś z nimi w sobie zrobić, żeby to zamienić na spokój, może radość, może wdzięczność, może neutralność, może odwagę, nie wiem, ale potrafię te niskowibracyjne emocje zamienić na wysokowibracyjne uczucia i mogę to robić na bieżąco. I wtedy zobacz, jak ja to potrafię zrobić, no to moja interpretacja historii, które będą mi się przydarzać, które mi się przydarzają w życiu na bieżąco, będzie zgoła inna. Czyli ja się nie zatrzymam na interpretacji z emocji, tylko ja, aha, zauważę, że mam emocje i zanim zinterpretuję historię, która mi się przydarza, zanim zinterpretuję moje doświadczenie, to ja zrobię pewien proces, zamienię emocje na uczucia i z uczuć zinterpretuję historię i doświadczenie.
czyli wyślę do lustra, do zwierciadła świata coś innego. Nowe, lepsze. I dostanę nowe, lepsze. I tak będę budować moją tożsamość. Bo przecież myśli i emocje są połączone. Czyli jeżeli inaczej się w sobie czuję, to też inaczej o sobie myślę. Nie da się czuć miłości w sobie i spokoju, a myśleć, że jest się beznadziejnym. No to się nie łączy. To tak nie działa. Czyli będę się lepiej czuć i będę lepiej o sobie myśleć. Jak będę lepiej o sobie myśleć, to będę się lepiej ze sobą i ze światem czuć. I tak buduję moją tożsamość. Zacznę myśleć o tym, że mogę i będę mieć odwagę, żeby sięgać. Bo myślę i wierzę, że mogę. No i jeszcze trzecia rzecz. Czyli chodzi o to, żeby umieć utrzymywać ten pożądany stan emocjonalny, pożądany stan uczuć tych wysokowibracyjnych, żeby tożsamość miała czas. Bo ja o tym mówiłam, to musi się powtarzać, tak, żebyśmy tworzyli swoją tożsamość. Czyli emocje we mnie muszą się powtarzać, żebym ja, te myśli i emocje muszą się powtarzać, żebym ja uwierzyła, że jestem beznadziejna. I tak samo spokój, radość i wdzięczność i myśli, dam radę, umiem, potrafię, muszą się powtarzać, żebym ja budowała moją tożsamość. Okej? Czyli to jest ten trzeci element. Czyli ja muszę tak wyćwiczyć tę umiejętność, tak, żeby utrzymywać się na tych wysokich wibracjach, żeby utrzymywać właściwe myśli o sobie i właściwe uczucia. I jak się coś wydarza, to interpretować inaczej, zamieniać emocje na uczucia i wtedy wychodzi inna interpretacja. I to się powtarza, i to się powtarza, i to się powtarza. I czyszczę to, co stare, bo stare też nie wyjdzie wszystko od razu, tylko z czasem. Pewne stare historie będą się pokazywać i wtedy je będę czyścić i transformować i zmieniać interpretację tego, co było. I w ten sposób nie tyle, kochani, zmieniam tożsamość, ile poszerzam tożsamość o nowe. Bo to nie chodzi o to, żeby teraz powiedzieć, tamto mnie nie dotyczy. To nie moja historia. Tamte rzeczy im się nie wydarzyły. Nie. Ty poszerzasz swoją tożsamość o nowe. Ty nie wyrzucasz swojej z historii starej. Zresztą nie ma potrzeby jej wyrzucać, bo ona została na nowo zinterpretowana przez ciebie. Teraz ją widzisz z spokojem, szacunkiem, radością, wdzięcznością. Jakkolwiek by ona trudna nie była, to możesz tak ją widzieć. Więc ty jej nie wyrzucasz do kosza, więc my niejako nie zmieniamy tożsamości. Zapraszam, żebyście patrzyli na to, że my poszerzamy swoją tożsamość o nowe. To jest wtedy dla mnie, tak ja to czuję, bardziej łagodne, bardziej delikatne. A właśnie, takie bardziej łagodne. Tak, to warto, żeby być dla siebie łagodnym. Więc poszerzaj swoją tożsamość. A najważniejszym elementem jest praca z emocjami. I teraz, kochani, ważna rzecz, czyli jak to zrobić praktycznie. Już Wam mówię, że 14 kwietnia w niedzielę będzie kolejna edycja warsztatu online Pokochaj swoje emocje i tam będę Wam dokładnie pokazywać, będziemy przechodzić proces transformacji, nauczę Was transformować emocje w uczucia. Tam możecie przynieść swoją historię i ją przetransformować. Pokażę, jak się to robi. Już samo zrozumienie,
czym są emocje, jak one w naszym ciele pracują, dlaczego one zostają w naszym ciele i później, co ja mam zrobić, żeby zamienić emocje na uczucia, żeby zostawić swoją historię, żeby zamienić to, co trudne, na żeby to zaakceptować, żeby to uszanować, żeby być za to wdzięcznym, a na końcu to pokochać. To jest transformacja przez te cztery elementy. I to pokazuje na tym warsztacie. Przepiękny, głęboki warsztat z materiałami, ćwiczeniami, medytacjami, bo chodzi mi o to, żeby zostawić Cię z narzędziem, żebyś umiał to zrobić zawsze. W każdej chwili, żebyś mógł do tego wrócić. Tylko wtedy ma to sens. Bo na warsztacie pokaże się kilka rzeczy, ale potem, po warsztacie, za dzień, dwa, trzy, miesiąc, pół roku, rok, chodzi o to, żebyś miał to narzędzie. Jak ja mam wychodzić z niskich wibracji? Jak ja mam transformować emocje w uczucia? Więc jeśli potrzebujesz zmiany, jeżeli czujesz, że chcesz już uwolnić przeszłość, chcesz mieć tę umiejętność utrzymywania fajnego stanu wysokowibracyjnego, chcesz zmienić swoją tożsamość, poszerzyć ją o nowe, o lepsze, to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam. Warsztat jest online, warsztat jest nagrywany, wszystkie informacje będą na planszy na końcu. Także, kochani, przecudny warsztat, uwielbiam go prowadzić, bo tam się dzieją naprawdę cudne, mocne rzeczy. Także ja już się cieszę. Okej, no to co? To poszerzamy tożsamość, poszerzamy. Z łagodnością, z miłością, z akceptacją, szacunkiem, wdzięcznością. Dobrze, kochani, tyle. Dziękuję. Ściskam, pozdrawiam. Do kolejnego filmu.